To jest niesłychana sprawa, jak pięknie Jerzynka pije ze spodeczka. Tylko Malina nam tutaj strasznie. Chodź, Malinka, chodź. Chodź, Malinka. No chodź, bo zasłaniasz. Chodź, bo zasłaniasz, Niunia. No, chodź. Zobaczcie, jak ona pije pięknie. Jak ona pije, a poza tym dziewczyny mi doniosły, to znaczy Bogusia, że któryś kotek, jejku, zapomniałam który, poszedł do kuwetki i patrzcie, co jest w kuwecie. Znaczy, Malina zasłania wszystko teraz. Ale zobaczcie, jak ta... Chciałam wam pokazać. To jest niestety niemożliwe. Chodź, Malinka, chodź, dostaniesz mleczko, chodź. No, hopkaj. Nie musisz się opierać na tej książce, bo ona, tak wiesz, stoi niepewnie. No chodź, dostaniesz, chodź. Chodź, masz tu mleczko, chodź. Zobaczcie, jak ta Malizna pije. Przepięknie pije, przepięknie. No czekaj, no przecież nie da się z tą Maliną, no po prostu się nie da. Zobaczcie, czy jeszcze jakiś kotek się napije? No chodźcie tu. Zobacz, próbuj. No, ale nie łapeczką, nie. Pościedłem. Pościedłem, no. Popatrz, jest mleczko. No taka pierdoła jesteś? No, napij się mleczka. Zobacz. Tak, to jest mleczko. Właśnie. No i właśnie tak to się skończyło. Zobaczcie. Ale dobrze, bo właśnie dzieci patrzą. Dzieci, patrzcie i uczcie się. No, dzieciaki, patrzcie i uczcie się, kochane. Proszę, zobacz, co mama robi, zobacz. Co ta mama robi? Ty też popatrz sobie, ale brzuch gruby. Popatrz, co ta mama robi. No, popatrzcie. Co mamusia robi? Pije mleczko, tak. No. Łapą prosto w mleko. Oj, prosto w miskę. No, niektórzy uczniowie to są strasznie niepojęci. Tak się mówi? Chyba nie. Nie kumaci. No. Koniec picia, tak? Ale kto trzyma ogon w mleku? Aj, aj, aj. I teraz mamusia ma dużo mycia, bo dzieci się wyciapciały w mleczku i mamunia teraz musi myć dzieciaczki. O, jak ślicznie ona woła. Chodźcie do mnie, ja mam lepsze mleczko. Ale Jerzynka jest niesamowita. Po prostu. Dzisiaj zaskoczyła od razu. Ciu, tu tak łapeczką macha, ciu. Moje maleńkie, śliczne. Trzymaj się, słupka. Idź do mamusi, mamunia woła. No idź. No, mamusia woła. A ona szuka jeszcze. Gdzie wy tu jeszcze? Chcesz jeszcze? Niuńka? Malinka nam wszystko zjada. Wszystko nam zjada. No, co to będzie? Ja ci, kochanie, mogę dać. Proszę bardzo, proszę. Jak lubisz tego pić, ze swojej miseczki nie lubisz, tak? Tylko z tej. Dobrze, możesz pić z tej. Popatrzcie, co mamusia robi. Zobaczcie, dzieciaki. Zamiast się tam bawić, o, rozrabiać, to wy popatrzcie, co ta mamunia robi. Kiedy was otwieramy z tego wybiegu? Na razie, póki siedzicie, to was nie otworzę, wiecie? Bo każdy dzień jest bezcenny, bo to jest dzień mojego spokoju. No tak, Jerzynka, ja tak. Ty mądra jesteś taka, czekasz, słuchasz. Pierwsza biegniesz do mnie, ty jesteś taki mądry kotek. Ojej, kłapeczka w mleczku trzeba umyć. Mamusia
przy okazji przychodzi dziecko, trzeba mu tyłeczek wysprzątać. Jeszcze chciałaś? Proszę bardzo, masz jeszcze. A tutaj kto? Tutaj taki ładny chodzi. A zobacz, Agryściku, kochany, zobacz, co to mamunia robi, zobacz. Co to mamunia robi? No co ona robi? No nie jest to ciekawe? Nie warto by się nauczyć? Nie? Nie warto, tak? Warto wchodzić na słupek. Warto chodzić na słupek, tak. O, jak pięknie kotek wchodzi. Jaki już duży kot. No proszę, Malinka wszystko wypiła. Ciotki, no proszę, proszę, jak już wysoko. Dzieci się wychowują na papierowych fantazjach. Tak, Marineczko? Tak, ty gadułka jesteś, kochana. Jak to? Fajnie jest? Wszystko jest w porządku? Dajesz radę? Dajesz radę. Dajesz, wyglądasz przepięknie. Kupkę zrobiłaś bardzo ładną. Także miejmy nadzieję, że to za tobą są te sensacje. Że to leczenie cię wyleczyło raz a dobrze. Tak? Mam taką nadzieję, wiesz? No, o, jakie tam piękności. O, popatrzcie. Jakie tam piękności. No, a ta Aronia, ona tam lubi iść chyba do tego kącika. Mam nadzieję, że tam wszystko jest okej. Ostatnio właśnie też było tak, że se tam chodziły gdzieś poprzednie kotki. O, przepraszam, ale to Malina robi. A tam się okazało, że tam jest normalnie kuweta. Muszę sprawdzić, czy tam czasem nie ma na tym ręczniku kuwetki. No. Co, Agryściczku, co? Co, Agryściku, co, kochany? Może pójdziesz właśnie do kuwetki, co? No, tam i tutaj, proszę, taka pozycja. Taka propozycja. To czy to jest właśnie propozycja, ta pozycja? Co to mi tu tyłek wystawiasz do mnie? Hmm? Co to ma być? Cio? Żebyś ty rui nie dostała. No, żebyś nie dostała, bo będzie kiepsko. Kiepsko, jeszcze ci ruja potrzebna do szczęścia, naprawdę. Po tych wszystkich przeżyciach. No, brzuszek masz fajny, cycuszki masz, pełne mleczka, tak? Cieszę się. Cieszę. Możemy spróbować dokarmić dzieciątka, żeby ci trochę ulżyć. Teraz to zrobimy. To wygląda na to, że to są ostatnie dokarmiania, gdyż kotki już zaczynają sobie radzić samodzielnie. Tak. No, ale jednak on jeszcze... Jeszcze gładniutki. No pięknie, muszę zaraz dorobić mleka. A się patrzą na mnie, słuchajcie. Ta Jerzynka to jest coś niesamowitego. Ona jest taka bystra. Tak słucha, co ja mówię. Taka jest mądra. No i pierwsza biegnie do mnie na wyścigi. Oj, uważaj, bo sobie zrobiłeś tutaj jakąś taką rolkę do... Do czego? Do jeżdżenia, tak? Jesteś taki malutki, a brzuch masz jak po prostu kula. Wiesz? Tak? To teraz tak, teraz cię całuję od ciotki jakiej? Od ciotki Jolici na przykład, o. Tak? A teraz od ciotki Bogusi. A teraz od ciotki Ewy. Tak? Uli, Beatki, Ani. Od kogo jeszcze? Nie wiem już od kogo. Od 100 milionów ciotek.
Brawo, kotek zrobił siusiu, chodził, płakał, wołał, a w końcu poszedł do kuwety, nasiusiał i już nie płakał. Super. Tak, dobra, no to wracaj. A teraz nie wiem właśnie, czy dorabiać tego mleka. Jerzynka się napiła, może dorobię troszkę. Okej, okej, mamy poziomeczkę, zobaczymy, sprawdzimy. Sprawdzimy. Czy poziomeczka nigdy nie odmawia. Ale widzę, że brzuszek ma pełny, to nie ma jej co tam za dużo szprycować. No, ale dopóki chce. Pokaż pozycję, jaką masz. Brzuch leży na ziemi. Bo tutaj noga rozkraczona. Tak, jeszcze czy koniec? Jeszcze? No tak. No. Chcesz? Nie, wystarczy. O, jaki gruby brzuch, ludzie. Ludzie, ludzie. Ludzie, ludzie, jaki gruby brzusiśko. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu gdzieś, tak? Ojejku, jaki brzuch. Ty gruszynko, ty malutka. Piękności nasze śliczne. A ty, Jerzynka, ty napiłaś się odpowiednio dużo, czy jeszcze byś chciała choć? Pokaż. To jest taki paskowany brzuch. Taki piękny. Chodź, zobaczymy, czy jednak, czy wypiłaś tego spodeczka, czy chcesz? Chcesz jeszcze? Chcesz? Czy może do spodeczka chcesz, co? Chcesz do spodeczka? Tu właśnie. Tu właśnie. Tu na plasie. Chcesz? Nie, już wystarczy. Dobra. Zabieramy. Zabieramy. Kuchnia na dziś zamknięta. Już nic nie podaje, nie wydaje dań, wiesz? Ani pierwszych, ani drugich, ani trzecich. I ona tak się poddaje. Taka kochana rybcia. Taka kochana rybeczka. A jakie ma piękne paluszki, zobaczcie. Jakie ma tutaj piękne paluszki. Takie ciemne. O, w losie. Takie ładne ma paluchy. Super koteczki są takie malutkie. Thank you.
No to scenka końcowa, urocza, do kwadratu. Agreścik się bawi z Jerzynką. Nadchodzi tutaj. Nadchodzi Aronia. Wyluzowana Malinka ze swoimi dziećmi. Zadowolona. Chociaż ogonek jej chodzi na końcu. Ale wszystkie dzieci policzyła. Wszystko ma. Jest okej, wszyściutko. Dzieci jeszcze na razie korzystają z wybiegu. I ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, ale cały czas kombinują. To nie ma o czym mówić. A miałam kurczę, zorientować się w kwestii jakichś takich płotków, z których korzystają na przykład hodowcy. Jest to bez sensu trochę, ale może by mi się przydały. Damy radę i bez płotków. Po prostu niedługo będą łazić po całym pokoju. Tego się i tak nie uniknie, po to ten pokój jest. Tylko na razie to myślę, że mamusia byłaby troszkę zaniepokojona, bo dzieciaki by się rozłaziły gdzieś tam. Ale jakie to mądre, jak wie od razu, co to jest kuweta. O, proszę. A Greścik szukał, chodził, no i wiedział, że trzeba iść do kuwetki. Patrzcie, jaka dumna mamusia. Jaka królowa. Ale jak ona pięknie wygląda, nie wiem, czy wy to widzicie. Ja to widzę na żywo. Taka jak po prostu... Jakby przytyła nawet trochę, to jest aż niemożliwe. Patrzcie. Tu bitwa. Tam samodzielna zabawa. Robaczku. O, tutaj jaka bitwa. A nie będzie maleństwa. A ta lubi sobie tam z kolei pójść, Aronia. Tam ma taki labirynt. Kto płakunia? Kto tu płakunia? Ćwicz, ćwicz. Tak jest. Mamusia woła. Tam nie chodź, nie chodź tam. No i tak tutaj się to przedszkole zachowuje właśnie. No nie wiem, ja obstawiam, że Malinka jest szczęśliwa tutaj. Mało ma bodźców, no ale dzieci jej na razie wystarczą za bodźce. No i tak, łazikują. No co ty robisz, Aroniu? Okej, film będzie długi, jak nie wiem, a ja idę do drugiego pokoju, bo tam siedzi Bidulka, przekochana, po prostu przesłodka porzeczka. Takie opieka mamusi nad dziećmi. Pogadała, postraszyła, wymyła. Załatwiła toaletę dziecka i swoją teraz. Naprawdę, jakie piękne jest dzieciństwo z mamą. Czy to ludzką, czy to kocią. Kocie mamy zazwyczaj bywają doskonałe. Idealnie się opiekują dziećmi. Tak, idealnie. Tak.
A ty tak usiadłaś, malinko? Zahaczyłaś się? Oj. No, trzeba się zająć waszym pedikirem, manikirem. Tak. Dobra, teraz już definitywne. Dobranoc.